To dzisiaj finał kumulacji promocji, które dzielnie drenowały kieszeni klientów pod wspólnym hasłem Black Friday, czy nawet Black Weeks. I to dzisiaj będzie kumulacja memów na grupach motoryzacyjnych z hasłem w stylu, że na Black Friday przebieg w samochodzie jest obniżony o... I tutaj pada liczba tysięcy kilometrów, ile handlarz może cofnąć licznik, jeśli decydujemy się na zakup samochodu właśnie dzisiaj. I tylko dzisiaj. I tylko. Jak już kiedyś wspomniałem, strasznie, ale to strasznie mnie irytuje takie powtarzanie żartów. Za pierwszym razem żart wszedł, później był śmieszny, ale enty raz jest już żałosny. A może to nie żart i oni na serio obniżają ten przebieg? Może handlarz zachowuje się jak ja kiedyś? Za dawnych czasów, jak jeszcze do pracy chodziło się codziennie do biura, a wyjście na rozmowę o pracę było nie lada wyzwaniem. Jakoś tak się złożyło, że w każdej firmie, w której do tej pory pracowałem, obowiązywał luźny strój. Dlatego każde wejście do biura w garniturze oznaczało dwie opcje. Pogrzeb albo rozmowa o pracę. Żeby tego uniknąć, musiałem przebierać się w samochodzie, prawie jak Marysia, czy może nawet bardziej Stanisław z filmu Poszukiwany, Poszukiwana. Kiedyś zwalniając się, w tym kontekście, że wychodziłem wcześniej, u szefa na jedną z rozmów zapytany o powód, powiedziałem wprost. Rozmowa o pracę. Zaśmiał się i życzył powodzenia. Kilka dni później zrozumiał, że to nie był żart. Pamiętasz tą historię, Marek? Więc może wszechobecna norma PNEN 180 nie była tylko żartem, a faktycznym postępowaniem handlarzy? Gdyby przenieść pojęcia matematyczne do sprzedaży samochodów używanych, to właśnie przebieg 180 tysięcy kilometrów byłby nazwany przebiegiem doskonałym. Jeszcze nie przekracza psychologicznej bariery 200 tysięcy kilometrów, ale pewne mankamenty samochodu można już nie tłumaczyć. Chociaż, czy auto sprowadzone od Niemca może mieć mankamenty? Zwłaszcza taki Passat B5. I tak dochodzimy do szwagra. Najważniejszego sędziego zakupu rodzinnego samochodu. To on oceni, czy auto jest przepłacone, czy stan auta rokuje. To on na oko sprawdzi, czy lakier jest w oryginale. To on kopnie w oponę, sprawdzając stan zawieszenia. Czy co on tam w ogóle sprawdza, bo pewnie nikt tego nie wie, łącznie z nim. Kopie, żeby kopać. Ale na koniec to on wyda wyrok. On. Fajer. I to będzie wyrok w oparciu o normę PNEN 180. Warto by tak na moment zejść na ziemię? To sprawdziłem. Norma, o której mowa, istnieje naprawdę, ale dotyczy tworzyw sztucznych, konkretnie ich oznaczania metodą IZODA. My Chapris. A tak w ogóle to kiedyś cofanie liczników było znacznie prostsze. I nie chodzi tutaj o jakieś tam podłączenie pod komputer czy coś. Bo tak naprawdę nie trzeba było ich cofać. Żeby cofnąć przebieg, taki paradoks starego licznika, wystarczyło pokręcić go do przodu, no i już. Wynikało to z konstrukcji licznika, miał tylko 5 miejsc, więc co każde 100 tysięcy kilometrów się zerował. Chociaż jak wtedy ustawić przebieg zgodny z handlarską normą?